serdecznie. Po pełni w znaku byka, przed nami nów księżyca w znaku optymistycznego strzelca. Nów księżyca jest zawsze początkiem, jest nową inicjatywą, jest nowym działaniem, nową aktywnością, nowym etapem do rozwoju, kiedy Słońce i Księżyc połączy się na czterech stopniach 0-3 w znaku strzelca. I tutaj z różnymi aspektami trzeba będzie wychodzić z miejsc komfortu, odchodzić od miejsc przyzwyczajeń i otworzyć się na nowe struktury, na nowe, bardziej rozwojowe, bardziej ekspansywne struktury, które są bardziej dopasowane do naszej świadomości. W znaku strzelca chodzi o cele wyższe, w znaku strzelca chodzi o dalsze perspektywy, chodzi o rozwój, chodzi o ekspansję, chodzi o szczęście, chodzi o optymizm. Jest to znak radości, jest to znak nadziei, jest to także czas nadziei, tak? Bo grudzień szykujemy się do Wigilii, szykujemy się do Nowego Roku, żegnamy 12 miesięcy i jest to połączone też z jakąś nadzieją na lepszą przyszłość. Patron strzelca jest na ostatnich stopniach znaku strzelca i będzie tutaj przede wszystkim żegnał się z tym znakiem na 12 lat, ponieważ 2 grudnia 2019 przechodzi do znaku koziorożca. Jeszcze wcześniej, 24 listopada, czyli przed nowiem, dochodzi do niecodziennej, szczęśliwej koniunkcji. Jowisz będzie łączył się z Wenus w tym znaku. Jest to chyba nie tylko na najlepszy dzień, ale nawet 2 dni, to jest weekend. Przede wszystkim w tym roku Słońce nie będzie łączyło się z Jowiszem, ponieważ Jowisz będzie uciekał do koziorożca, ale w swoim domu, w znaku strzelca, raz na 12 lat, czyli znaki ognia i znaki powietrza mają tutaj wyjątkową sytuację do ekspansji, do radości, do spełnienia i jednocześnie przed samym nowiem, i będzie to dotyczyło, także ta koniunkcja jeszcze jest tak jak gdyby aktualna, tak? Bo Wenus będzie blisko Jowisza. Zaczyna się już bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o ekspansję, o radość, o spełnienie osobiste. Jest to przede wszystkim dobry czas dla znaków ognia i znaków powietrza, na miłość, na podróże, na naukę, na odnalezienie swojego celu wyższego, na zrozumienie siebie, na zaakceptowanie siebie, na pokochanie siebie. Bardzo dobry czas dla nowych relacji, dla nowych pomysłów, na nowe idee, ale przede wszystkim czas takiej pozytywnej energii i wiary siebie, zaakceptowania siebie takim, jakim jesteście, do ekspansji, do tego, aby przejść na wyższy poziom. Jowisz jest także w znaku strzelca, chodzi o rozwój spirytualny. Tutaj mamy przede wszystkim, jest to związane z filozofią, z religią, z poznaniem świata, z poznaniem tematów, które nie znamy, z poznaniem i otworzenie się na inne religie, na ludzi z innymi wiarami, z innymi obyczajami, z innymi tradycjami, nauczenie się i może wyznaczenie sobie jakiegoś celu, czy też rozpoczęcie jakiejś nauki, ekspansji w tym kierunku. I to może przede wszystkim pomóc nam nie tylko w życiu osobistym, ale także w relacjach, w partnerstwach i przede wszystkim w spełnieniu i zaakceptowaniu siebie. Jak tutaj się przygotować przede wszystkim do tego nowiu? Ponieważ nów jest nowym początkiem, jest rozpoczęciem jakiegoś etapu i patron nowiu, Jowisz, będzie przeskakiwał do znaku koziorożca. Jest to świetny moment dla każdego z Was, aby sobie podsumował te 12 miesięcy, czy też ten cały rok, i zastanowił się, czego się nauczył,
co poznał w tym roku, gdzie wyekspansował i co może jeszcze wykorzystać ten moment przede wszystkim do nowych planów, do celów wyższych, do stworzenia dla siebie takiego celu wyższego, gdzie każdy z Was zrealizuje się osobiście i znajdzie miejsce dla siebie, dla swojej duszy, aby naprawdę czuć się szczęśliwym. Wenus tak samo po połączeniu z Jowiszem, połączenie dokładne jest 24, czyli przed nowiem, będzie następnie 27 przeskakiwała, 26, pardon, przeskakiwała ze strzelca do znaku koziorożca. W znaku koziorożca już będzie chodziło tutaj przede wszystkim o real, o sprawdzenie naszych pomysłów i ta koniunkcja Wenus z Jowiszem ma przede wszystkim sterujące planety do koziorożca, będą nadawały stałości naszym pomysłom, będą sprawdzały nasze relacje, będą sprawdzały nasze pomysły, czy też pomysły właśnie ekspansji i stworzenia nowego planu, nowej wizji na Wasze życie, aby się spełnić. Może to być zatwierdzone lub też będzie sprawdzone, sprowadzone do realu, aby gruntownie zabezpieczyć to przede wszystkim na następne lata, czy też na następne w znaku koziorożca na następne 30 lat. Z tym Jowiszem, który będzie się żegnał ze znakiem strzelca i przechodził do znaku koziorożca, wszystkie znaki ognia i znaki powietrza mają tutaj bardzo dobry czas od 24, czyli od tego pięknego weekendu do stworzenia sobie życiowych planów, tak? To jest jedyna wyjątkowa tutaj okazja z tak dobrym aspektem. Tymczasem Słońce i Księżyc będzie także stał w trygonie do Chirona. On jeszcze jest w biegu wstecznym, w grudniu wyruszy w bieg prosty i ten trygon pozwoli przede wszystkim zaakceptować siebie, zaakceptować swoje słabości, pokochać siebie jeszcze raz. To będzie bardzo ważne, ten temat motywacji, wiary w siebie, w nadziei na to, że pomimo naszych słabości, pomimo naszych mankamentów, akceptacja siebie takiego, jakim jestem i ta moc wewnętrzna może doprowadzić Cię do spełnienia osobistego. Każdy z Was ma znaleźć nowy cel wyższy, sens w tym, co robi, ze swoją aktywnością, ze swoim pomysłem, aby wyekspansować, aby spełnić się w tym nowym. Merkury będzie już w biegu prostym i w znaku Skorpiona, w trygonie do Neptuna i do węzła karmicznego w znaku Raka. Jest to przede wszystkim ogromna siła intuicji, jest to możliwość spełnienia swoich marzeń. To są konkretne działania. Tutaj każde marzenie, także kierując się intuicją, kierując się szóstym zmysłem, możemy wybrać przede wszystkim z tych wszystkich pomysłów, bo znak strzelca to jest, że mogę mieć dużo tutaj planów i dużo celów. Wybierzemy intuicyjnie to, co jest dla nas, odpowiednie. Razem z tym nowiem macie znaleźć miejsce dla samego siebie. Co jest dla Was odpowiednie, w jakim punkcie życia teraz stoicie i dokąd chcecie podążać. Trudnym aspektem nowiu jest przede wszystkim Mars, który znajduje się, muszę tutaj spojrzeć na ściągę, rysunek mam przed sobą, Mars, który podczas tego dnia będzie stał w znaku Skorpiona, on wcześniej przechodzi już do znaku Skorpiona i ustawia się w opozycji do Urana. Mars w znaku Skorpiona ma ogromną siłę, tak? Czyli jest w swoim domu. W astrologii klasycznej należał do Skorpiona.
w opozycji do Urana, z jednej strony jest to aspekt bardzo niebezpieczny. Myślę, że dookoła tego dnia, ten aspekt jest wcześniej przed nowiem, dookoła tego dnia na pewno będziemy słyszeć o jakichś akcjach. Pamiętamy, że Uran jest szokiem, jest niespodzianką i może tu chodzić o jakieś tematy agresji, może chodzić o tematy wyzwalania się, o tematy uwalniania się przede wszystkim z uzależnień wszelkiego rodzaju. Jednocześnie Uran jest w 12 domu byku, tak? Czyli chodzi też o to, aby każdy z Was z połączeniem tego Jowisza z Wenus i z Nowiem, który jest w 6 domu, stworzył przede wszystkim takie miejsca, taką pracę. To może chodzić także o dzień codzienny, gdzie będzie czuł się dobrze, ale Mars, czyli energia i nasze działanie, nasza aktywność. Mars w Skorpionie czuje się świetnie, to jest determinacja. Tutaj wiem, czego chcę, tutaj będę działał. Tutaj Mars idzie jak burza w znaku Skorpiona do swojego celu zdecydowanym krokiem, z ogromną siłą, z ogromną determinacją. I w opozycji do Urana, który jest w 12 domu, no to jest, wyskakuje zwierzę, wyskakuje z ukrycia, wyskakuje z miejsc, gdzie czuję już stagnację, gdzie nic się nie dzieje, gdzie nie mogę już wytrzymać, gdzie może siedziałem bardzo długo, gdzie może też stwierdzisz, ma nic, nie robiłem do tej pory, nie ruszałem się, nie myślałem się, siedziałem w tej sferze komfortu, czy w tej złotej klatce, czy może w jakimś schemacie przyzwyczajeń, tak, z których nie mogłeś się wyzwolić. Teraz jest to potężna dawka energii, tak, która pomoże tutaj wszystkim wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, ale też wychodzenia właśnie z tej stagnacji, tak, że nic nie robiliśmy, że siedzieliśmy w tych przyzwyczajeniach i pozwalaliśmy na takie sytuacje także niezadowolenia, tak? Czyli czasami nam się wydaje, że jeżeli siedzimy w jakimś dyskomforcie, załóżmy rodzinnym czy partnerskim, no jest jak jest, bo jest jak jest i lata mijają, 50, 20, 30, teraz może być to etap wyzwalania, tak? I wyskakiwania tutaj przede wszystkim z tego, uwalniania się. W świecie jest to aspekt przemocy, tak? Czyli jest to aspekt agresji, jest tutaj to może być na pewno jakieś szokujące wydarzenia. Uwaga, aspekt jest także niebezpieczny, czyli nie należy ryzykować, ale razem z Nowiem, które odbywa się w 6 domu, chodzi o nasz dzień codzienny, o stworzenie harmonii w tym dniu codziennym, o tematy dobrego samopoczucia, czy czuję się dobrze w pracy, czy czuję się dobrze w dniu codziennym, czy mam wszystko dobrze zorganizowane, czy ekspansuję, tak? Czy jest to, jeżeli chodzi na przykład o tematy pracy, czy dnia codziennego, czy mogę się rozwijać, czy mogę się uczyć, czy mogę poszerzać swoje horyzonty. Nie siedzę tylko w klatce jakiejś, czy odtąd dotąd perspektywie, ale otwieram swoje okno i widzę dalsze perspektywy, widzę dalsze horyzonty, widzę, że za moim horyzontem, za czubkiem mojego nosa są inni ludzie, którzy inaczej myślą, którzy mają inne wiary, którzy może rozwijają się spirytualnie, może czegoś się nauczę, może czegoś się dowiem przez kontakty, przez podróże, przez naukę, przez poznanie nowego. To jest przede wszystkim Jowisz w Strzelcu, że zdobywam wiedzę, że poznaję coś nowego, że pozwala mi to wzrastać, pozwala mi się spełnić, że rosną mi skrzydła, że ekspansuję, że czuję się szczęśliwy, że czuję się zadowolony. Jowisz w połączeniu z Wenus jest w 7 domu, czyli będzie chodziło przede wszystkim, jest tutaj szansa na wejście w nowe relacje, jest tutaj szansa na nowe współprace, na nowe kooperacje, jest możliwość poznania ludzi, którzy będą Ci protegować, którzy będą Ci pomagać, a może jest też, że Ty ze swoją wiedzą,
którą zdobyłeś i którą teraz będziesz dalej poszerzać, czy też ze swoim nowym celem, pokażesz się jako osoba spirytualna, pokażesz się jako osoba świadoma, wyjdziesz z klatki, czy też z wieży, czy też ze swojej sfery przyzwyczajeń i pokażesz się jako osoba, która ma inną świadomość i będzie teraz się otwierać tutaj na nowe cele, na nowe wizje, na nowe plany. Mars, stojący w opozycji do Urana, aspekt niebezpieczny, aspekt ryzyka, jest to nagłe, nieoczekiwanie, przede wszystkim wyskoczenie z jakiejś sfery komfortu, czy też sfery uwolnienie się z jakiejś sfery uzależnień, ale ten Mars w Skorpionie to nie jest jakieś takie działanie spontaniczne. Ten Uran, tak, to działa spontanicznie, ale Mars, ja myślę, że od dawna przygotowuje jakiś plan, tak? Ponieważ w Skorpionie jest, jeżeli coś przygotowuje, to wszystko tutaj jest dokładnie opracowane. Tutaj jest przemyślane, tutaj jest, że muszę trafić na punkt, że muszę trafić do celu, że musi mi się to udać. Saturn i Pluton jest w 8 domu. Pluton 21-20. I Saturn 17:33. Dokładna koniunkcja Saturna i Plutona będzie 12 stycznia 2020. Jak czujecie się? Czy czujecie się gotowi na nowe? Czy jesteście już, czujecie tą zmianę, która nadchodzi? Od roku 2020 do roku 2022 świat będzie się radykalnie zmieniał. Będą się zmieniać radykalnie struktury. Ja myślę, że z tym aspektem już większość osób, napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, czy czujecie się już gotowi na nowe, czy czujecie się gotowi, że jedną strukturę trzeba opuścić, trzeba wejść w nowe. Czy czujecie, że niektóre struktury życia, czy też waszego życia prywatnego, czy życia zawodowego, czy też życia może w polityce waszego kraju już się przeżyły, już będą tutaj odchodzić. Jowisz, Saturn, pardon, stoi w pozytywnym aspekcie do Neptuna i z tym aspektem spełniającym życzenia, które już omawiałam, jednocześnie Merkury w znaku Skorpiona już w biegu prostym tworzy wielki trygon nie tylko do Neptuna, ale także sekstyl do Saturna i trygon do węzła karmicznego, 10-14, no jest wielki trygon, tak? Czyli jest wielki trygon z Merkurem w Skorpionie w pozytywnym aspekcie do Saturna i Saturn do Neptuna i do węzła karmicznego. Jest tutaj, że będziemy wiedzieli, jakie plany mamy realizować. Będziemy wiedzieli, co chcemy osiągnąć. To są konkretne przedsięwzięcia, to są ustalone plany, to są bardzo ważne, długoterminowe podpisy, to są długofalowe, przyszłościowe jakieś wizje, które nabierają konkretnych kształtów. To nie jest jakaś mrzonka, tak? To nie jest coś wymyślonego, ale to jest coś z Neptunem w znaku ryb, które jeszcze pozostanie tutaj bardzo długo do roku 2026, jest jakieś marzenie, jest jakaś wizja, jest jakiś wielki plan, który macie, który teraz będzie nabierał konkretów, który będzie nabierał faktów, który będzie urzeczywistniony w realu i tutaj płyniemy na fali, tak? Ponieważ Merkury w Skorpionie działa cios za ciosem, tak? Czyli, że są to konkretne przedsięwzięcia, tworzy się także trygon, mały trygon talentu między Neptunem, między Merkurem a Saturnem. Te przedsięwzięcia, te działania, jeżeli chodzi o pracę, o zarabianie pieniędzy, o nowe relacje, będą nabierały konkretnych kształtów, tak, które zabezpieczą, mogą zabezpieczyć was także finansowo. Samo Słońce i Księżyc podczas nowiu stoi w trygonie do Chirona.
Jeszcze raz, z tym Chironem, w znaku barana, mamy akceptować siebie i mamy przede wszystkim pozwolić swoim, ponieważ Mars stoi także w trygonie do tego Chirona, 1 i Mars jest na 4,49, jest przede wszystkim, że mamy wierzyć w siebie, mamy akceptować siebie, tacy jacy jesteśmy i pozwolić sobie na odbudowę swojej egzystencji przez akceptację siebie takiego, jacy jesteśmy. Może nie jesteśmy idealni, może nie umiemy wszystkiego, może musimy nad czymś pracować, może musimy pracować nad motywacją, może musimy pracować nad wiarą w siebie, może nad akcją, może ktoś jest słabszy w komunikacji, może ktoś jest słabszy w inicjatywie, może trzeba będzie się uczyć inaczej mówić, inaczej działać, być bardziej otwartym, pokazywać się prawdziwym, przeskakiwać swoje cienie. To wszystko jest związane z pracą nad samym sobą. Z Saturnem i Plutonem w 8 domu przerabiamy stare tematy. Przerabiamy stare tematy, te tematy cienia, ale w 8 domu chodzi przede wszystkim o umieranie i odradzanie. O trudne o traumy, może traumy z dzieciństwa, traumy z przeszłości, traumy, tematy poczucia bezpieczeństwa, które może kiedyś nie było, może kiedyś trzeba było o to walczyć, o ważne tematy partnerstw, także tematy zobowiązań, tematy pieniędzy, pieniędzy od innych, jak zdobywamy te pieniądze i ponieważ ten Merkury stoi w pozytywnym aspekcie do Saturna, później będzie także do Plutona i Mars będzie także ustawiał się w Skorpionie w grudniu w pozytywnym aspekcie do Saturna i do Plutona. Wszystkie Wasze myśli, tak? Wszystkie Wasze kontakty, tak? W Skorpionie jest tutaj, że nawiązuje kontakty z właściwymi osobami, że mam też protekcję jakichś osób, które mogą mi pomóc, które dają mi stabilizację, które dają mi pewność, które są konkretne. Tutaj jest, że jak coś powiem, to coś powiem. To będzie to dotrzymane, to będzie to zaklepane, to będzie zatwierdzone. I jednocześnie, ponieważ Jowisz jest w 7 domu razem z Wenus, no to jest, że pomoc nadchodzi z zewnątrz. To wielu osób jest przede wszystkim ten 7 dom, pokazanie się takim, jakim jestem. Jest też, że otoczenie w tych nowych pomysłach, w tych nowych ideach, w to, co wejdziecie. Jeżeli wejdziecie przede wszystkim, pójdziecie w kierunku pasji, w kierunku tego, gdzie Wasze serce czuje się naprawdę dobrze, będzie to zaakceptowane przez otoczenie. Będzie tutaj też pomoc otoczenia, będzie też protekcja otoczenia i będzie też pokazanie się przede wszystkim jako osoby świadomej. Wiem, czego chcę, wiem, co robię, wiem, jakie mam plany i podążam tutaj swoim celem. Koniec. Tak? Czyli z planetami, z Marsem i Merkurem w znaku Skorpiona nie ma tutaj dużej dyskusji. Tutaj wiemy, co robimy. Jesteśmy zdecydowani. Jesteśmy konkretni. Wchodzimy w konkretne plany, w konkretne przedsięwzięcia, które będą przede wszystkim zatwierdzone przez otoczenie, będą pomagały nam nie tylko przepracować trudne tematy, ale zarabiać pieniądze i jednocześnie zarabiać pieniądze w taki sposób, który jest dla nas przyjemny, który lubimy, gdzie możemy sobie ten dzień codzienny, ponieważ Słońce i Księżyc łącząc się na 4.03 w znaku Strzelca w 6 domu, chodzi tu o naszą pracę, o dzień codzienny, o tematy zdrowia, o uregulowanie sobie dnia codziennego, tak, że ten mój dzień codzienny wygląda przyjemnie, że jestem zadowolony, że tutaj się uczę, że rozwijam się, że jestem szczęśliwy, tak, że spełniam się przede wszystkim osobiście, ale też, że poszerzam swoje perspektywy,
mogę ekspansować, tak, że mogę się rozwijać dalej. Jowisz i Wenus, przechodząc do znaku koziorożca, będzie tą energię całkowicie zmieniać. Znaki ognia i znaki powietrza, czyli najwięcej szans mają te znaki przede wszystkim. Ja tutaj napisałam dla każdego znaku osobno, co może Was czekać. Czyli, gdzie ja tu mam? Ja bardzo dużo napisałam tego. I teraz tak. Ważne będzie podczas nowiu przede wszystkim nie trzymać się starego myślenia, wyschodzić schematów, wychodzić ze starych przyzwyczajeń, otworzyć się na nowe, być tu i teraz, akceptując przede wszystkim samego siebie. Na szczęście, na największe szczęście, na miłość, na nową pracę, na nowe propozycje, na nowe relacje, na nowe przedsięwzięcia, także na naukę, mogą przede wszystkim liczyć i najbardziej pozytywne wpływy tego nowium mają przede wszystkim strzelce, lwy, barany, także wodniki, bliźniaki i wagi. Wodniki, lwy, skorpiony i byki będą się z jakichś układów wyzwalać, będą się próbowały uniezależnić, będą przepracowywały stare tematy, będą robiły rewolucje w swoim życiu, będą wyskakiwały z wieży przyzwyczajeń, czy też z jakiegoś więzienia, z jakiejś klatki, z jakiejś sfery duszącej, która jest tutaj nie do wytrzymania więcej. Jest też, że możecie też stwierdzić w jakimś momencie, że muszę działać, muszę coś zrobić, czy też możecie sobie coś może zarzucić, że mogłem wcześniej się ruszyć, ale myślę, że każdy ma swój etap, tak? Czyli każdy ma jakiś czas zrozumienia, po którym dopiero będzie tutaj nadchodziło wyzwolenie i jest to właśnie ten moment, abyście wychodzili z uzależnień wszelkiego rodzaju, ale z aspektem Marsa w opozycji do Urana nie ryzykowałabym tutaj, nie stawiałabym wszystko, uważałabym na to, na wydarzenia i na własne aktywności, tak? Czyli to, co będziecie robić. Koziorożce i panny świadomie będą szykować się do nowych przedsięwzięć, do nowych prac, do nowych zadań, oczekując Jowisza i Wenus przechodzącą do znaku koziorożca. Także byki mogą tutaj liczyć na poprawy finansowe, na wejście w nowe współprace, w nowe kooperacje, inne metody zarabiania pieniędzy, bardziej przyszłościowe, bardziej stałe i jednocześnie realizacji Waszych marzeń i Waszych życzeń, tych nawet bardzo ukrytych. Skorpiony, raki i ryby mają potężną siłę, mają potężną energię. Z Marsem w znaku Skorpiona jest to determinacja, jest to ogromna siła przeżycia. Jest tutaj, że będziecie Mars w Skorpionie i stojący w Trygonie przede wszystkim do Chirona, jest tutaj, że będziecie odważnie podejmować decyzje. Jest to z determinacją, ze zdecydowaniem. Także będzie to służyło Waszym poprawom w sytuacji finansowych i wejściu w nowe przedsięwzięcia, nowe plany, radykalne przemiany życiowe. Tak? Czyli bardzo dobry czas, dodatkowo ten Mars pozostaje 2 miesiące w Skorpionie i to jest potężny ładunek energii, który przyda się w wejściu do nowego roku. Dla wszystkich najważniejsze jest zdefiniować swoje cele. Wybierać przede wszystkim to, co czuje Wasze serce. Spróbować stworzyć taki cel, który jest domem dla Waszego marzenia, dla Waszego życzenia, dla Waszej duszy, gdzie będziecie się czuli dobrze i robili przede wszystkim to, co sprawia Wam przyjemność, gdzie możecie się uczyć, gdzie możecie się rozwijać, gdzie możecie się ekspansować i gdzie angażujecie się całym swoim sercem. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich do porad. Zapraszam do robienia horoskopów solarnych, gdzie od stycznia 2020 z połączeniem Saturna z Plutonem będzie się wszystko radykalnie w świecie zmieniać i w Waszych horoskopach. Zapraszam wszystkie informacje do robienia terminów horoskopów na rok 2020, czy też innych porad są pod wideo.
Życzę wszystkim wspaniałego nowiu, świetnych pomysłów, które pomogą Wam się rozwijać, które uczynią Was szczęśliwym i które poszerzą też Wasze horyzonty. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.